praca doradcy zawodowego. Jest to praca polegająca na wspieraniu, w tym przypadku moim akurat, studentów i absolwentów w planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Doradztwo zawodowe w Polsce rozpowszechniło się już też w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie powstały też szkolne ośrodki kariery. Tam też młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych doradcy zawodowi pomagają wybrać dalszy kierunek kształcenia, czyli kierunki studiów wyższych, bądź kursy, szkolenia, czy też szkoły policjalne. Warto, żeby taka osoba też pomogła nam obrać właściwy kierunek, tak żebyśmy mogli zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi, zgodnie ze swoimi umiejętnościami realizować się w pracy zawodowej. A jak duże zainteresowanie jest Pani pracą? To wszystko zależy od osób, które planują swoją karierę zawodową. Od tego, na ile są świadome, żeby praca dawała im przez całe życie satysfakcję, żeby się nie męczyły w tej pracy. Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w tych zajęciach? Myślę, że warto jest wypełnić takie testy, dowiedzieć się w ogóle, jakie mamy predyspozycje do jakich zawodów. Możemy się dowiedzieć rzeczy, o których nie mamy pojęcia. I to jest całkiem ciekawa sprawa. U mnie w szkole, w liceum, uczestniczyłam właśnie w zajęciach, podobnych zajęciach. Myślę, że przedstawiły mi pewne perspektywy na przyszłość. Uświadomiły mi właśnie moje mocne punkty i te słabsze, w jakim kierunku powinnam się rozwijać. Ja jestem tegoroczną maturzystką, mam najdłuższe wakacje w życiu teraz i tak naprawdę stoję na takim kompletnym, wielkim zakręcie i nie wiem, co dalej ze sobą zrobić. Bo teraz jakby muszę zdecydować, czym chcę się zająć w przyszłości. Jeszcze papiery na studia? Jeszcze nie złożone. A wiesz, gdzie chcesz złożyć? No właśnie nie.